I wracamy do Państwa. Maciej Wolny, witam ponownie, a razem ze mną w studiu gość, którym jest Artur Wróblewski, politolog, Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. Grzegorz Furgo, poseł Platformy Obywatelskiej, dzisiaj wywołał dość sporo komentarzy za sprawą plakatu. Jeden plakat, a komentarzy bardzo wiele. No ale plakat jednak taki, który rzeczywiście budzi emocje, budzi kontrowersje, no i nie powinien się chyba znaleźć w debacie publicznej, bowiem Grzegorz Furgo wykorzystał nazistowski plakat i tę przeróbkę tego plakatu umieścił na swoim Twitterze. Tutaj widzimy, jak wygląda ten plakat w wersji oryginalnej. Natomiast w wersji przerobionej na Twitterze pojawia się m.in. premier Mateusz Morawiecki, prezes Jarosław Kaczyński czy minister Zbigniew Ziobro. I do tego możemy przeczytać: złe duchy nad twoim domem, wspieraj Unię Europejską, a zostaniesz uratowany. W pierwotnej wersji tego plakatu było napisane m.in. o tym: złe duchy ponad twym domem, pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany. Wpadka, czy może nieprzemyślane pewne decyzje, czy głupota, jak to określić, jak to nazwać? Wydaje mi się, że to ostatnie określenie jest najbardziej trafione, czyli po prostu głupota, czyli ignorancja. Ale pamiętamy, że starożytni Rzymianie mawiali: ignorancja nocet, czyli nieświadomość rzeczy, ignorancja szkodzi, na przykład właśnie prawa. Prawda, nieznajomość prawa, dokładnie chodziło o ten kontekst. W tym wypadku ktoś być może wpuścił w tę alejkę tego pana posła Platformy Obywatelskiej, albo sam siebie wpuścił, natomiast bardzo zaszkodził wizerunkowo Platformie, swojej formacji, ponieważ posługiwanie się symbolami czy propagandą czasów niemieckich nazistów, prawda, w celu walki w tej chwili, w tym wypadku z Prawem i Sprawiedliwością, no po prostu nie mieści się w głowie. Jest to no wielka nierozwaga. Przypomina w ogóle ten plakat, no jak można wziąć hitlerowski plakat, prawda, i coś tam powymieniać i wykorzystywać go. Ja przypomnę, że to właśnie naziści czy Niemcy, faszyści znakomicie się czuli w tej propagandzie. Jedną z tych instrumentów dehumanizowania czy odczłowieczania przeciwników, nie tylko politycznych, ale właśnie tych rasowych, niepoprawnych, było przedstawianie i wyzywanie ich od robaków. Między innymi był taki podręcznik dla dzieci w szkole podstawowej. On się nazywał Der Giftpilz, czyli muchomor, czy trujący grzyb, to znaczy po niemiecku. I w tym podręczniku, który Julius Streicher wydał, przedstawiano właśnie Żydów jako muchomory, prawda, trujące grzyby. Poza tym Żydów też określano jako szczury. I w ten sposób próbowano odczłowieczyć tych ludzi potem, żeby w getcie warszawskim, na przykład łódzkim, prawda, czy w Czechach, móc mordować tych Żydów. I wtedy ci młodzi Niemcy nie czuli tak naprawdę, że mordują ludzi, istoty ludzkie, tylko jakieś zdehumanizowane, prawda, insekty. I zresztą w 1994 roku, w czasie tej wojny, a właściwie wycięcia przy pomocy maczet, prawie, niektórzy mówią, milion ludzi, nawet być może więcej, uczynili Hutu w stosunku do Tutsi, rządzący Hutu w stosunku do Tutsi, to też wcześniej, od kwietnia do sierpnia, to ludobójstwo trwało, ale wcześniej odczłowieczono tych Tutsi, którzy stanowili większość zresztą w Rwandzie, w jaki sposób? Nazywając ich żmijami i karaluchami. I później tam samolot się rozbił z prezydentem, prawda, Rwandy, i to był taki sygnał, zresztą radio uczestniczyło w tym wszystkim, żeby ruszyć z maczetami na Tutsi i wyrżnąć ich. Ale to też było poprzedzone właśnie, tak jak w przypadku szarańczy, prawda, mieliśmy słowa Schetyny, takim próbom odczłowieczenia przeciwników. No i teraz te przykłady, do czego mogą prowadzić? Ta propaganda jest, no to jest w ogóle, prowadzi do kompromitacji tego posła. A czy jakieś przełożenie na elektorat może mieć, na zachowania społeczne, czy może generować właśnie nienawiść, tego typu zależności wzajemne między ludźmi, społeczeństwem, elektoratem, a politykami? Może prowadzić, dlatego że kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Dochodzi do sytuacji takiej, że jak brutalizujemy i wulgaryzujemy język debaty publicznej, czyli to, co jest w przestrzeni publicznej, prawda, na przykład obrażając przeciwników, wyzywając insektów, albo przedstawiając takie obrazki, prawda, z propagandy nazistowskiej, to może trafić na podatny grunt w tym marginesie fanatyków, gdzie
po każdej ze stron, prawda, sporu politycznego są ludzie fanatyczni. No bo takie słowa też po każdej ze stron padały, mocniejsze lub mniej mocne. I pamiętajmy, że część, nie wszyscy są, że tak powiem, standardowi czy w normie. I tego typu grupy marginalne mogą czuć się zachęcone tego typu nieodpowiednimi i godnymi potępienia zachowaniami, żeby pójść o krok dalej, może przekroczyć czerwoną linię. Pamiętamy, że zginął już działacz PiSu, prawda? Czyli można powiedzieć ofiara sporu politycznego. I dlatego nie można brutalizować tego życia i języka debaty publicznej. Dlatego, że ktoś, kto ma inne poglądy, nie jest naszym nawet przeciwnikiem, ale konkurentem, który ma inną propozycję dla wyborcy. I tak trzeba podchodzić z szacunkiem do konkurenta politycznego, a nie z pogardą. Grzegorz Schetyna mówił o szarańczy, ale mówił też o tym, jak wyglądało 12 lat rządów Platformy Obywatelskiej w samorządach. Mówił, że to był dobry czas, dobrych rządów w polskim samorządzie, ale to tylko kolejny etap. Chcemy wygrać te wybory jako Koalicja Obywatelska, by przez kolejne 5 lat dalej modernizować nasz kraj. Jak pan ocenia tę modernizację kraju przez ostatnie 12 lat rządów Platformy Obywatelskiej w poszczególnych samorządach? Pamiętamy słowa o letniej wodzie w kranie, prawda? Pamiętamy afery rozmaite, afery związane z Platformą Obywatelską, z hazardem, chociażby hazardowa afera, czy z wydawaniem pieniędzy na autostrady, gdzie mamy ekrany, ciągi ekranów do Berlina, prawda, nie wiadomo czemu służące. Mamy chociażby sprawę czy aferę z VAT-em 250 miliardów, w ogóle nieszczelność systemu, nawet 400 miliardów tego podatkowego, mówi się, prawda, i w tej chwili nawet jest jak gdyby propozycja, żeby postawić zarzut przed Trybunałem Stanu osobom odpowiedzialnym za zbieranie podatków w Polsce. Poza tym na drugim, jak gdyby tutaj z drugiej strony, mamy Prawo i Sprawiedliwość, które 3 lata rządzi, i mamy na przykład piątkę Morawieckiego, czyli 5 propozycji. Ale zanim o tym na chwilkę tu postawmy kropkę i zaraz będziemy to kontynuowali, ale zobaczmy, jak te lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, rządu Zjednoczonej Prawicy ocenia Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska, która zamieszcza taki filmik, taki materiał, który będziemy mogli zobaczyć już teraz, właśnie materiał oceniający rządy Zjednoczonej Prawicy. Rozpoczynamy dzisiaj akcję informacyjną dotyczącą prawdziwych poglądów Mateusza Morawieckiego. Ta akcja to jest opowieść o Polsce w kłamstwie. To jest prawdziwa twarz Morawieckiego. Te taśmy pokazały pełną pogardę wobec ludzi. Mateuszu Morawiecki, czas na dymisję. To przede wszystkim uderzenie w premiera Mateusza Morawieckiego. Mateuszu, czas na dymisję. Czy rzeczywiście jest czas na dymisję premiera Mateusza Morawieckiego i czy takie działania Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej przynoszą rezultat w postaci wzrostu poparcia? Moim zdaniem, i życzę dobrze Platformie Obywatelskiej, bo jestem tutaj neutralny jako politolog, obserwuję scenę polityczną, więc ja uważam, że nie wzrośnią tutaj wskaźniki Platformy Obywatelskiej. To nie pomoże Platformie Obywatelskiej. Uważam, że to są odgrzewane kotlety. Te taśmy prawdy, prawda, czy nieprawdy, 3 lata temu, 4 lata temu, to była sensacja. Natomiast dzisiaj grzebanie w tych taśmach to już jest po prostu odgrzewany kotlet i uważam, że to już nie działa na wyobraźnię obywateli. Są zmęczeni. Poza tym widzą, że na przykład poprawiło się coś, lepiej zarabiają ludzie i w ten sposób weryfikują PiS. Ja przypomnę, że jest 500+, 300+ wyprawka, 20 miliardów na drogi w ciągu 8 lat ma być wydane, prawda? Mamy niższy CIT mieć, od 15 do 9% spadnie CIT, prawda? Mamy mieć, co jeszcze tam, ZUS, 2,5-krotność wynagrodzenia minimalnego, jeśli firma, jej dochody, przychody nie przekraczają, to ma być ten niższy ZUS. I to właśnie jest to, co prawdopodobnie zadecyduje o tym, czy
PiS wygra, czy Platforma Obywatelska. Dlatego, że my chociaż mamy samorządowe wybory, to wydaje mi się, że na przykład w Warszawie będą te wybory przebiegały wzdłuż preferencji dla partii politycznych. Bo proszę zauważyć, że tak naprawdę programy i jednego kandydata, Patryka Jakiego, i drugiego, Rafała Trzaskowskiego, one są tak naprawdę podobne, a przynajmniej nie było widać wielkiej różnicy w czasie debaty warszawskiej w piątek wieczorem, gdzie wszyscy obiecywali bardzo dużo. I dlatego wydaje mi się, że trochę będzie wzdłuż linii politycznych. Natomiast te słowa premiera Morawieckiego chyba raczej nie robią już na ludziach wrażenia, ponieważ on dość dobrze, sprawnie, jako taki technokrata trochę z banku, radzi sobie z gospodarką i z przemawianiem. Czasem są jakieś wpadki, jak w Monachium, prawda, czy wpadka tam z jakąś tam inną sprawą, ale każdy ma wpadki, bo nikt nie jest perfekcyjny, a czasem nawet u polityka dobrze jest coś tam zrobić źle, bo każdy sobie myśli, a to jest też taki normalny człowiek jak ja. Na przykład w amerykańskiej polityce to działa u Trumpa, gdzie co rusz mówimy, że Trump zrobił to, zgrzeszył tutaj, zgrzeszył tutaj, a ludzie mówią, no bo on jest taki jak my. My też nie jesteśmy doskonali. Także uważam, że to nie zniszczy wizerunku ani premiera, ani partii. Ludzie będą oceniać 3 lata trochę tego, co wydarzyło się w Polsce. A pamiętamy, że premier Tusk zawsze opowiadał, że nie ma pieniędzy i można powiedzieć, że na diety było, prawda, na mafie rozmaite było. Natomiast dla zwykłych ludzi, przeciętnego człowieka, nie było kasy nigdy. Nagle ta kasa się znalazła. Jeszcze w dodatku w Standard & Poor's, czyli w ratingowej agencji, zostali zakwalifikowani do grupy krajów rozwiniętych. A wcześniej FTSE Russell FTSE, inna agencja ratingowa, oceniła również Polskę jako kraj, prawda, dobrze rozwinięty. Czyli widzimy, że nawet międzynarodowa agencja ratingowa, trudno posądzić, że ktoś zapłacił im, prawda, albo oszukują, oceniły Polskę, czyli budżet, czyli deficyt budżetowy, jak i zadłużenie publiczne, czyli narodowy dług, jako mieszczące się w normie i poza tym mamy wzrost gospodarczy, małe bezrobocie. To są te cechy, które w tej chwili odróżniają polską gospodarkę, na przykład od włoskiej. I to powoduje, że prawdopodobnie to będzie czynnik decydujący przy głosowaniu na partię taką czy inną. Oczywiście na kandydatów, na indywidualne osoby głosujemy, ale jednak będzie głosowanie chyba troszeczkę po linii partyjnej, wydaje się. Natomiast pamiętajmy, ja na przykład te taśmy w ogóle bym wrzucił na śmieci, bo jakiś handlarz węglem, prawda, jakiś biznesmen, żeby rozgrywał polską politykę, być może w kooperacji z jakimiś służbami innych państw, to nie godzi się, prawda? Polska jest mocnym, coraz sprawniejszym państwem i tego typu prowokacje i śmieci powinny być po prostu tam, gdzie jest ich miejsce. Wicepremier Beata Szydło w jednym z wywiadów powiedziała, że przegramy, jeżeli popełnimy błąd Platformy Obywatelskiej, czyli będziemy butni i zbyt pewni siebie, jeżeli oderwiemy się od rzeczywistości. Czy dostrzega pan w Prawie i Sprawiedliwości, w rządzie Zjednoczonej Prawicy, jakieś zaczątki tej buty oderwania się od rzeczywistości, czy raczej na razie takiego zagrożenia nie ma? Wydaje mi się, że te słowa pani wicepremier, prawda, świadczą o tym, że właśnie nie ma jeszcze tego efektu odklejenia się od rzeczywistości, który istniał w Platformie Obywatelskiej i w PSL i zresztą pogrążył w pewnym sensie te partie. To znaczy one utraciły tożsamość. PO nie wiadomo, jaką ma tożsamość, bo ma i panią Barbarę Nowacką, skrajną, można powiedzieć, lewicową osobę, bardzo miłą osobę, ale o pewnych, prawda, poglądach, które odbiegają od centroprawicowych poglądach, które utożsamialiśmy, prawda, z prawem, z Platformą Obywatelską. Tutaj mamy też Nowoczesna, która w ogóle nie wiadomo, czym jest. Jakimś taką efemerydą, zjawiskiem krótkotrwałym, gdzie skanibalizowali się tam w środku ludzie, którzy tworzyli te organizacje. I to jest tak naprawdę Koalicja Obywatelska. Nie wiadomo za bardzo, o co im chodzi, bo nie wypracowali propozycji, prawda, interesującej. Natomiast mamy PiS, który ma jakąś tożsamość, bardzo charakterystyczne jest to ugrupowanie, i mamy chociażby panią wicepremier, która mówi, żebyśmy się nie odkleili. Moim zdaniem premier Morawiecki na pewno się nie odkleił od rzeczywistości. Lubi przemawiać i wychodzi mu to dość dobrze, uważam, ale on nie szybuje, bo mówiąc o elektromobilności, idzie w dobrym kierunku. Mówiąc o właśnie tym planie tego zrównoważonego rozwoju, prawda,
strategii odpowiedzialnego rozwoju, idzie w dobrym kierunku. No, nie wyślemy jutro człowieka na Księżyc, czy Polaka na Księżyc, ale pamiętajmy, że też z Kennedy'ego się śmiali, kiedy powiedział: "We will send a man to the moon and return him safely to the earth." Wyślemy człowieka na Księżyc i bezpiecznie go sprowadzimy na Ziemię. Powiedział to w 1962 roku w kongresie i wielu kpiło z niego, że to odkleił się kompletnie, szybuje w przestworzach. W 1969 roku w lipcu co mieliśmy? Mieliśmy lot Amerykanina na Księżyc. Być może nie wyślemy Polaka na Księżyc, ale trzeba mieć wizję, bo tylko jak ma się wizję, to może się wszystkiego nie zrealizuje, ale zrealizujmy 60% tej wizji, na przykład z elektromobilnością czy stop smogowi, a wtedy na pewno będziemy szczęśliwszym narodem. No i to zdanie dobre na podsumowanie naszej rozmowy. Artur Wróblewski, politolog Uczelnia Łazarskiego, był moim Państwa gościem. Dziękuję serdecznie za Dziękuję rozmowę. Bardzo. A Państwa zachęcam do pozostania z telewizją w Polsce.pl. Przed nami chwila przerwy, ale wracamy do Państwa niezawodnie tuż po niej.